Cześć, siemanko, guten morgen, z tej strony Woron Kolarzyna, witam was serdecznie w kolejnej odsłonie. Dzisiaj, jak widzicie za mną, znaczy Fujiksona widzicie, ale dzisiaj bohaterem odcinka filmu będą koła Evan Light Champion 45, mniej więcej po 7000 km, czy coś się z nimi działo, jak mi się na nich śmiga, czy warto. Zapraszam. Siedem tysięcy kilometrów nakręcone. Posiadam je od lutego. Mamy teraz koniec września. Jeździły ze mną na dwóch wyścigach. Znaczy były. Są na oponach w systemie tubeless. Waga, jak oglądaliście poprzedni film, gdzie przedstawiam te koła, to około 1600 gram. Dużo, niedużo. Jak na ten stożek, to myślę, że tak powiedzmy średnio. Mój model jest w wersji takiej, tak jakby najuboższej, czyli podstawowy. Tutaj pozwoliłem sobie wejść na stronę Lemon Bike'a, czyli chłopaków, którzy składają Evan Light'a, i mój model kosztuje w tej chwili tyle pieniążków. No kurczę, no dużo, ale jak się okazuje, na właściwości, które nam daje ta tutaj charakterystyczna fala, ja szczerze powiedziawszy bardziej to brałem jako ciekawostkę i jako taki fake, czyli coś, co po prostu ma tylko wyglądać, a nic nie daje. Chciałem coś wam jeszcze tutaj pokazać. Fajne będzie, jak wam pokażę przekrój tej felgi. O, tu sobie możecie zobaczyć ten przekrój. Czyli 45 wysoko, 30 najszerzej, na końcu obręczy 27 i szerokość wewnętrzna felgi 19. To z takich tych głównych ciekawostek. Nie wiem, czy uda mi się uchwycić. Uda się. Zobaczcie, tu mamy 25. Mamy równo z rantem nawet pod, czyli idealnie te 95%. A tu zobaczcie, 28, jak pięknie siadła. Ach, nie jedź. Praktycznie też idealnie z kantem. Jak dobrze pamiętam, zewnętrzny wymiar czempionów 45 to jest chyba 30 mm, więc jak tu jest 28. Siedzi idealnie. Mam porównanie, jak śledzicie Worona Kolarzynę, do New Disków 35, też Evan Light'a, na tych samych piastach, czyli DT Swissach 350. Tam był 35 mm, waga była chyba ci większa, jak dobrze pamiętam. Tak mi się wydaje. I porównanie też mogę dać, gdzie jeszcze w pierwszym Fujiku tam były DT Swissy obręcze 32 mm aluminiowe, też na tych samych piastach, fajnie się kręciły. Wiadomo, nieporównywalnie masa, jeśli chodzi o obręcze. Ale do tych będę się odnosił, felg, z którymi mam doświadczenie, tak? Tak jak wspomniałem, bardziej brałem to jako fake, czyli te fale słynne bardziej chyba w zipach. Jak posiadacie zipy te z falami i oglądacie ten odcinek, to dajcie znać w komentarzu, jakie odczucia i czy jeszcze raz kupilibyście te felgi. I
Czego się bałem? Na pewno zrobiłem, jak już wcześniej wspominałem w odcinku, że zrobiłem taką ankietę wśród instagramowców, czy czepota przy 50-kach, czy warto iść w większy stożek, jakie są wasze odczucia. No i każdy praktycznie, myślę, taki 99% z was napisało, że przy 50-kach, no jak powieje, to jest nieciekawie. Wiadomo, każdy kolarz ma inną wagę, inną posturę i to też trzeba wziąć pod uwagę. No ale jakby nie było, no ta powierzchnia boczna roweru, no tutaj w tym momencie jest tak jakby chyba no jedna z większych, więc ma to duży wpływ. No i chciałem wziąć 58, jednak wziąłem te 45, sugerując się właśnie, że no mam nadzieję, że będę lekko szybszy niż na 35. Waga chyba, no tak jak mówię, chyba jest troszkę mniejsza niż 35, albo porównywalna. I od stycznia tego roku mam przyjemność pracować niedaleko Morza Bałtyckiego. Mam dokładnie 35 km do Bałtyku. I jak możecie się domyślać, wiatry w trakcie sztormu tutaj nie są za ciekawe. W sensie takim dla nas kolarzy, jeśli wieje do 80 km na godzinę, czy nawet 50, to iść jest ciężko, a co mówiąc jechać. I czempiony miały tutaj bardzo fajny test, bo kurczę, mega sobie radzą z takimi wiatrami. Bardzo fajnie jeździ się pod wiatr, bardzo bezpiecznie i nawet te boczne wiatry nie przeszkadzają nam w tym, żeby jechać szybciej, bezpiecznie i fajnie się toczą. W górach sobie radzą bardzo dobrze. Przejechałem w tym roku w naszych górach trochę kilometrów na wyścigu Race Around Poland i muszę wam powiedzieć, że w ogóle nie ciążą nam te koła na dużych podjazdach. Podjazdy nie są jakąś tam wielką zmorą dla tych kół. Nie czuć, jak ja to mówię, no na pewno opona też robi swoje, bo niby AS All Season, ale ta oponka ma niskie tory, niskie opory toczenia, więc bardzo fajnie się pod nie na nich wjeżdża. I powiem wam, że jedynie trudności takie większe sprawiały mi górki powyżej, no powiedzmy 15%. Na zjazdach czułem się bezpiecznie, bardzo bezpiecznie, mimo gdzieś tam tych górskich, bocznych porywów wiatru. No i kurczę, ten fake, który tak jakoś się nastawiłem, że to będzie tylko ładnie wyglądać. Kurczę, działa. Nie wiem, jak z 50-kami, 8-kami, jak one by sprawowały się na bocznym wietrze. Tak samo, jak jesteście posiadaczami 58, dajcie znać w komentarzu, jak jest z wiatrem bocznym. Cena odstrasza, to na pewno. Mnie odstraszała do momentu ich zakupienia, ale teraz po zrobieniu tylu kilometrów z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczony i gdybym miał zakupić jeszcze raz, to teraz poszedłbym w 58, chociaż bałbym się trochę tych znowu bocznych wiatrów, no ale może zaskoczyłbym się pozytywnie. W planie jest zakup teraz na górskie etapy 30, zwykłych, niefalowanych, także zobaczymy, jak to wyjdzie. I też chciałbym teraz spróbować Piast 240 z DT Suisse'a, już chyba ten nowy model, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. A i chciałbym też podkreślić, że nie jestem fanem za bardzo szprych Areo, bo mamy niefajne doświadczenia, bo mimo niedużej wagi, no nie wiem, czy 74 kg to dużo czy mało, ale niestety pode mną strzelały, także tutaj zdecydowałem się na podstawową wersję. Tak jak widzieliście,
cena 5899 zł na pewno przeraża, bo można już kupić sobie fajną szosę, ale no niestety w tej szosie dobrych kół nie dostaniemy, przynajmniej takich, żeby gdzieś tam się pościgać czy być trochę szybszym, tylko jakieś podstawowe wersje. Tym razem, nie tak jak w 35, w ogóle nie mam problemów, jeśli chodzi o jakieś tam ósemkowanie czy te sprawy. Nie wiem, od czego to zależy, użytkuję tak samo, może dlatego, że jeżdżę na tublesach i te koła zachowują się inaczej niż pod dętkami, czyli mniejsze ciśnienie, lepsza amortyzacja. Także ja jestem mega zadowolony. No co? Będę się dzielił dalej doświadczeniem. No myślę, że będą dalej jeździły i kręciły się. Jest gwarancja, chyba Protek to się nazywa, tak? 2 lata na to, że jak coś się stanie z nimi, to jest wymiana na nowe. Później mamy jakąś tam promocję na obręcze. Także niekoniecznie te 6000 zł są wyrzucone w błoto, bo tak jakby mamy tą gwarancję przez te 2 lata, że będziemy mieli te koła dalej. Także ja dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej! Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.